Ostatnio jeden człowiek mnie zawiódł. Ja tu jestem na pierwszym miejscu, a on punktacji nie przesunął. I byłeś na ostatnim pewnie. Nie wiem na którym, ale boli mnie to. Dzisiaj jestem człowiek gwiazda. Przebranie gwiazdy, bo to jesteś tak naprawdę człowiekiem strzałka. A to jest seria trzech facetów, czyli... A zaraz po intro wytłumaczę. W tej serii cały szkopuł polega na tym, żebym ja wygrała punktację, ale przegrywam zawsze z chłopakami. Raczej się ta bitwa między nimi tam toczy, ponieważ no moim Twoja właściwie... kobieca intuicja po prostu nie działa, no umówmy się. No tak, przy was nie. W każdym razie moich trzech kolegów, człowiek strzałka. Gwiazda dzisiaj. Ananas. Czyli montażysta. I poeta. I poeta, czyli Paweł. Wybierają każdy po jednym zdobieniu z jakiegoś tam, z jakiejś tam kategorii, tak? I ja muszę sobie wybrać jedno z tych zdobień i je odmalować. I teraz największy problem jest w tym, że ja nigdy nie wiem, kto jakie zdobienie wybrał, bo na końcu ja muszę zgadnąć. A wygrywa z chłopaków ten facet, którego zdobienie wybiorę. Otrzymuje punkty i się cieszy. I z innych się śmieje. A na pewno. Dobra, Przemysław, proszę mi powiedzieć... Aha, to było ostatnio, tak? Ja wybrałam tego motylka. Zaraz pokażę. A gdzie masz swojego motylka? A, ty namalowałaś na takim tipsie, że się tu po prostu nie zmieścił. Tak, odmalowałam motylka. Inspiracją dla chłopaków były zdobienia od Ani Sikory. Wszystkie mi się mega podobały, tylko poszłam na łatwiznę. To nie ukrywam, poszłam na łatwiznę. A co tym razem? Edyta, tym razem będzie ciepło. Będzie mega ciepło. Będzie ognisto. Tak jak dzisiaj i że muszę z wiatraczkiem siedzieć? Jeszcze bardziej ciepło. Ognisto? Tak. To jakieś ogniki pewnie, dymki. Pozwalam ci wejść w folder, bo teraz ty masz całą kontrolę. I na pewno tu. Przed. Jeszcze chciałam niechcący podkliknąć. Nie możesz podkliknij przed. I oto twoim oczom ukazują się trzy zdjęcia. Numer jeden to... O, fajne, to jest Nail. Ej, znam tą dziewczynę! Ona robi fajne filmiki na YouTubie. Teraz już nie patrzę, bo nie mam czasu, ale... Ja wiem, która to jest. Susan chyba. Wiesz, która to jest? Susan? Susan chyba. Taka brunetka. Dobra, czyli będą jakieś ognie na paznokciach. To bardzo podobne. Bardzo podobna metoda. Tak, tylko tu są inne kolory wybrane niż tutaj. Bardzo podobne, ale to jest znowu inna osoba. Nagel terapeuta mi. Chłopaki, nie wybierajcie niemieckich. Błagam, bo tam nie podobają mi się niemieckie. Ale co niemieckie ci? Zdobienia. Dobrze, następna osoba to... Och, my lorb. I tu... A, tu są inaczej zrobione ogniki. Tu są znowu namalowane. Dobra. Czyli tu nie jest mokro na mokro. Tu jest mokro na mokro. Tu jest mokro na mokro. Prawie identyczna. A właściwie identyczna... Plusy i minusy tych zdobień, każdego po kolei, a ja powoli odliczam. Ultra łatwe, jeszcze łatwiejsze. Tu się trzeba będzie trochę namęczyć, ale bardziej mi się to podoba. Ja to zrobię trochę chyba lepiej. Nie wiem, kurde, albo połączę jedno z drugim. Ej, ale fajnie z tej czachy ten... Super to wygląda. Dobra, chyba ten, 10 dobra, sekund, ten wybieram. Uga, czeka. Nie jak trzeba, już wybierasz? Ten. Ja tu jestem, mam swoją rolę. Pauza, jeszcze raz, masz 10 sekund, zróbmy emocje. Uga, czaka, uga, czaka, uga, czaka, 9, uga, czaka, 8, uga, czaka, 7, uga, czaka, 6, uga, czaka, 5, uga, czaka, 4, iść na łatwiznę, uga, czaka, 3, trudniej. Uga, czaka, 2, wybieram ten. Uga, czaka, 1, wybieram, uga, czaka, wybieraj. Już. No już wybrałam. Ten? Ostatnio poszłam na łatwiznę. Och, my lordby? Tak, ten jest najtrudniejszy zdecydowanie z tych wszystkich trzech. Co nie oznacza, że jest trudny. Jest łatwy, ale no. Jak to jest najtrudniejszy, to będę miał najciężej? Tak. Uga, czaka, ale wiesz co? Mam dla ciebie propozycję. Zrób mokre na mokre. Ci nawet pokażę jak. Edyta, ja sobie robię po swojemu. Nie będziesz mnie uczyła. Co ty myślisz? Bo to nawet nie wiesz, jak ci się spodoba. Edyta, wybrałaś to, wybrałaś. Podejmuję, nie jestem jak Edyta z zeszłego odcinka. O, takie trudne. Nie. Potem namalowała lepiej ode mnie. Koniec tego! Dobra, dzisiaj maluję ogniki!
Gotowy? A jak? Dobra, Edyta, co to za zadziewanie? Uspało cię to malowanie? Tak się prezentuje mój wzorek, ale jestem bardzo ciekawa, jak będzie się prezentował twój. No, Edyta, ten top też mi się nie utwardził. To jakaś lampa mam zepsuta chyba. A tam się jeszcze ona świeci, ta lampa. Chciałem ci dać to tak, żebyś miała tak samo, jak wiesz. Samochód się kupuje nowy, to jest zakryty i ktoś ci go odkrywa. Chyba pan jest dumny z tego wzorku. Trzymaj, ale nie, jeszcze nie odbierać. Trzymaj, sama sobie go otwórz. Ja tam trochę ulepszyłem, bo mnie to trochę bolało. I widzę, że mi się top nie utwardził. No to zrób tak, żeby było dobrze. No teraz to jest dobrze. No to zrób go tak, żeby było dobrze, bo kochani, no i jak mam też top, drugi, ale ten drugi powinien zobaczyć później. No dobrze, to zrób dobrze. Jak jest top brzydko nałożony, to najpiękniejszy wzorek świata no nie wygląda dobrze. Ale co, pamiętajmy o tym. Stało? Ja często jak analizuję kursantki, nawet nie wiesz ile... normalnie boli mnie, jak widzę, jak ty to smarujesz. Weź sobie ten, tego jest więcej. Nie ma w ogóle topu, dała mi... No właśnie. Nie dała mi topu, jeszcze ma do mnie wątpliwości. No bo tylko wystarczy przechylić troszeczkę buteleczkę i już masz. Już się ratuję, człowieku, jak mogę. No i ocierasz owieczko. Tak? Znaczy odenko, no. Bo chcesz, żeby było z tej strony. Jasne. Pokaż, nie. Top to jest tak, jakbyś, nie wiem, Przemek, miał przecudowny... Mów. Samochód, nie? Tak, no. Kolor najlepszy na świecie. Czerwony? Tęczowy. Tęczowy? Tęczowy, nie? I ktoś by ci porysował lakier. To boli. No właśnie, tak samo to na wzorkach wygląda. Musi być top, czy to matowy, czy to satynowy, czy to nabłyszcza, czy musi być pięknie nałożony. Wypoziomowany. Człowieku. Jest to wypoziomowane na pewno. Nie patrzmy na to z bliska. Masz to. Ja nie umiem. Ja ci to dam, potem się nauczę. Dobra, to lecimy od drugiego zdobienia, bo nie wiedziałem przedłużać przed tutaj. Masz. Kurde. No kto dzwonił? Tradycyjnie Przemysław nie wyłączył telefonu. Paweł, będziesz na live'ie. Pawlo, pewnie skończyłeś live'a, ale możesz się przywitać z naszymi widzami jeszcze raz. Trwa łączenie z kamerą Paweł. Chyba go nie słychać. Rozumiem, że jesteście w trakcie nagrywania, więc słyszymy się za kilkadziesiąt minut. Ciao, amigo! Pozdrowienia, Paweł. O kurde, spadło! Co spadło? Ja już zauważyłam. No człowieku, ja to chciałem Ej, ci ładne. Zbudować. Chciałem ci zbudować całą historię tego zdobienia. Ej, dlaczego ty znowu te tipsy wziąłeś? Ja ci tam naszykowałam tipsy. Spokojnie. Bez zarzutów do mnie, człowieku. Bo... Najpierw się podnieś tym zdobieniem, już ci tłumaczę, co chodzi. Namalowałem na początku ogniki i mówię... Łyso! Łyso niczym na mojej głowie. Mówię, coś tam muszę dodać. I dodałem sobie czarny, mówię, o, dym. Dym, tam widzę dym, tam jest ciepło, tam jest mega ciepło. Dodałem taki delikatny jeszcze dym szary. Widzę, ej, bo tu jest taki szary, a tu jest taki ciemniejszy i tu też jest ciemniejszy, tak jakbyś mówię, to wycieniował. Kurczę, no musi tam być ten ogień czuć, aż macie parzyć po palcach, rozumiesz? No w pierwszym za to posłuchałem ciebie i pomalowałem na początku na czarnym tle i trochę mi nie wyszło. Gdzie jest moja kurtyna? Muszę zakryć to zdobienie. Ja też na początku robiłam na czarnym tle, ale stwierdziłam zobaczysz. Nie. Popatrz, jak ten wzór teraz wygląda, Przemek. Ładnie, no a coś to zrobiłaś? No top nałożyłam ładniej. Ja nie wierzę w to, jak można tak topem skarcić? Nie dała mi topu, czujesz w ogóle, to jest puste. Wiesz, że tam jeszcze jest, tam są hektolitry topu jeszcze, tym mało ekonomiczny człowieku. Co mi powiedziałeś, mało ekologiczna? Mało ekologiczna. Ja zrozumiałam, mało ekologiczna. Dawaj ten pierwszy, na czarnym, tak? Ja wiem, na czarnym. Już ci mówię historię. Na czarnym namalowałem, jak namalowałem, ale okazało się znowu, że mi nie pasuje. No i musiałem dołożyć trochę czegoś od sufitu. Bo ta kompozycja mi tam nie pasowała i dołożyłem czegoś od sufitu. A ty sobie tam, widzę, ostro tutaj zmieniasz. No bo bolało mnie to, jakieś to łyse było, takie płomienie na czarnym, co to ma być, gdzie to jest. I moje oko tego sobie nie potrafi wyobrazić, że to jest gdzie. Jak ognisko płonie, ale to stoję tu, ma być tam jest czarno. Ma być czarny cały paznokieć i ogień. Jakoś mnie to nie grzeje, a to mnie przynajmniej grzeje, zobacz. Czekaj, bo chcę porównać z tym twoim. Dobra, starczy. Z tym twoim, uwaga. I kurtyna, proszę państwa. No też fajnie. To mi się znowu twój pomarańcz dużo bardziej podoba i żółty. I ogólnie tak? Ogień wygląda dużo lepiej. Tak? Też jestem na białym czy na czarnym? Na czarnym. Zrobiłeś na parę warstw. To jest tam, jest tak grubo. To jest taka kanapka. Ale wiesz co?
Wiesz, że twój wygląda lepiej niż mój, jak pierwszy namalowałam. Co ty? Mówię, sprawdzę, muszę to potestować. Nie mam go, gdzieś mi się zgubił ten pierwszy, bo na czarnym. A ta osoba, daj mi tylko tablet, Przemek, wytłumaczymy troszeczkę. Ta osoba, która to malowała, ja już od początku to wiedziałam, że to tak było zrobione, ale tak nie chciałam tego zrobić. Zrobiła bardzo fajny myk. Ta osoba tutaj nałożyła najpierw biały paint gel, dzięki czemu mega było krycie i na to wtarła proszki. Czekajcie. A właściwie pigmenty w proszku. Nie mam żółtego? Tu. Pigmenty w proszku, dlatego on nie jest taki żółty-żółty, a jest taki trochę oliwkowy, troszeczkę w zieleń wpada. To nie jest taki tradycyjny. Ale to też może być żółty. Tak. Mi się wydaje, że to zależy od zdjęcia, od tego, jak go upiększysz potem. Ale jeszcze... tu widać też, że to jest bardzo grubo tego czegoś, więc tu musiało to być na kilka warstw, bo najpierw musiał być biały, trzeba to potem zatopować, potem znowu białym, potem wetrzeć pomarańczowy, zatopować i potem trzeci kolor. Siema kulka. Więc no. Okulary super. Spadły. I co? Najłatwiejszy bez dwóch zdań jest ten kolor albo ten kolor, ten wzór albo ten wzór, bo wystarczy pomalować żółtym. Ej, a jak ja wybrałem teraz? Dać krople czerwieni i tak pomaziać pędzelkiem, żółty z czerwonym się już zrobi, pomarańcz sam w sobie. No, no. Edyta, przechodźmy teraz do wybierania, kto wybrał to zdobienie, kto wyszukał inspirację. Dawaj, jakie masz pomysły? Sam nie pamiętam, nie mam pojęcia, który to był i albo dzisiaj będę się cieszył, albo dzisiaj płakał. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to, że ten jest bardzo mocno zaawansowany wzór. W porównaniu do tych pierwszych dwóch. Tak jest, kulka, chodź, bo ty widzę, że ty chcesz mi pomóc wybrać. I tak. I ten wzór pierwszy z tym wzorem, to jest identyczna technika. Mokry na mokre, maziajki, tak? Tutaj już ta osoba się dużo więcej musiała postarać, tam troszeczkę większych, trochę bardziej skomplikowanych rzeczy musiała tutaj wykonać. I no ta czaszka w ogóle jest bajeczka. No to jest mega, tylko stwierdziłam, że mają być ogniki, to nie zwróciłam uwagi na tę czaszkę, tylko miał być ogień, no to stwierdziłam ogień, dobra. No Wybaczcie. I to mi się najbardziej podoba. Tu to są bardzo proste takie zdobienia, prymitywne bym powiedziała, nawet lakierami zwykłymi. Prymitywne? Tradycyjnymi to zrobicie, prymitywne, w sensie... Proste. Dobra, złe słowo. Właśnie. Tak. Bo to byś mnie obraziła, jakbym na to namalował, byś powiedział prymitywne, to ci pod chatą stoję, ci czaskam kamieniami po oknie. No bo to możesz nawet tradycyjnym lakierem zrobić na paznokciach naturalnych. Czyli proste, nieskomplikowane, tak. Dla początkujących teraz... takich jak ja. Nie wiem, to mi wygląda na Przemka. Dlaczego? Nie wiem, bo jest najbardziej skomplikowane. To ja jestem najbardziej skomplikowany, rozumiem. A poeta, jakie skomplikowane wiersze pisze? A montażysta, jak jest skomplikowany? To mi wygląda... Kurde, tu ja serio, znowu totalnie nie mam pojęcia. Kulka, a ty wiesz, kto co wygrał, wybrał? Ty słaba jesteś w tym zgadywaniu, Edyta. No powiem ci, ja nie wiem. To chyba Martwi Paweł. Mi to mi ptak na Pawła. Poeta, tak? To mi chyba tak poetycznie wygląda, poetycko. A tutaj... No Chrystek wychodzi na to, ale też nie jestem przekonana, czy to Chrystek. Dobra, to zamykaj oczy, Edyta. Nie będziemy przedłużać. Zamykasz oczy? Kulka, chodź. Bez przedłużania. Kulka. Ja się jeszcze jaram, Edyta, zobacz! Kulka, obyśmy wygrały, Edyta, zobacz! Co? Edyta, patrz! A to Kryszczyn jest. A powiedziałeś Paweł, tak? No. Dobra, bo mi serducho bije, dawaj. Dawaj. Dawaj, czy następny będzie Paweł, czy ja? Bo nie pamiętam. No dawaj, bo masz szansę wygrać. No tak! Yes! Yes! Nie wierzę. Kolejne w to. Kolejne punkciki do mnie! Kolejny raz będzie, ale tak... Bum! Tak mi się wydawało, że to ty, no. Kto jest gwiazdeczką? Nie mam gwiazdeczki. Kto ale mam dwa punkty, bo zgadłam i wybrałam. No tak, brawo Edyta, masz dwa punkty. Gdyby zgadła jeszcze Krystyna, to miałaś trzeci, gdyby zgadła Paweł, to masz czwarty. Kurde. I jeden dodatkowy za zgadnięcie wszystkich trzech. Więc brawo dla ciebie, brawa dla mnie. Chłopaki, nie. Que pasa! Que ha pasado, chyba. Proszę Państwa, kto mi pomoże dobrze zgadnąć, bo ja już mam dosyć. Ja cały czas nie zgaduję. Widzowie by musieli mieć punktację też jeszcze zrobioną. Może każdy z Was niech pisze. A teraz Krystek, rzuć punktację, jak to wygląda. I dajmy na pierwszym miejscu, bo zjadę do tego Graci Burza. Graci Burza? Dobra, pa widzowie, do następnego odcinka. Ja ze smutkiem, Przemek z radością się z Wami żegnam. Ciao. To jest oszustwo, nie gram w to. Nie wiem, co mam wiedzieć, nie wiem, naprawdę, Paweł, weź, nie, powiedz ty coś. Wyniki z tego odcinka już znasz,
więc pewnie się domyślasz też, jakie emocje mną targają. Więc bez zbędnego gadania przejdźmy do recytacji. Porażka. Porażka. Kolejna porażka. To będzie kolejna smutna fraszka. Przemek wygrywa, Krystek przegrywa, Paweł przegrywa. Wnioski nasuwają się chyba same. Przemek z Edytą chyba mają sztamę, a nam został tylko porażki lament. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku.